skóry nie mają cen, że to jest trudne w obsłudze. Ale tutaj jeden z powodów tego, że auto nie mają cen, jest to, że to jest tak szybka sprzedaż, że chłopakom się nie chce wpisywać tych cen na szybach czy na kartkach. A drugi powód jest taki, że po prostu im się tego nie chce wpisywać, bo uwielbiają kontakt z klientem. Ładna sztuka. Ludziu, któremu szukam, zmienił preferencję z 3 na 5. Mówi, że jak się mu przytyje, to będzie miał 3 za małe. Widzu odżywia się zdrowo, zgodnie z tabelami wszystkich odżywień. Dobra, sprawdziłem, zoom działa w razie jakiejś nagłej akcji zoom. Potrzebuje ktoś z wózka? Same widły? Wiem, gdzie stoją. Albo znak taki, żeby nie przypierdzielić. Ależ pustka dzisiaj o poranku. A może wszyscy kupujący typu handlowcy są nad Bałtykiem? Tego nie wie nikt. Tu troszkę gracików. No szkoda, że tak widzę dupiu, bo takie Audi ładne bez dachu, automat, co? O tych automatach różnie się mówi, ale na podwójnym, no elegancko, za 1500 to tarcza ruda, ale nie aż tak bardzo pozamykane, bez dramatu, można powiedzieć wzór. Xenon, parkowanie przód, tył, skórka niewyświechtana. Pytanie, czy automat jeszcze daje radę? Czy go już tam myszy zjadły? Kontrola. Piękne ochłodzenie po karczychu. Wiśniowa, dajcie szansę. Wiśniowa śliczna. Wiśniowa insygnia stoi na placyku u sąsiada, a pod to biuro wypchnął mnie tamten sprzedawca, bo mówi, że temu z tego placu się nie mieści ta insygnia i dał grzecznościowo do niego, bo to jest jego szwagier. Oczywiście w piątej wody po kisielu. Szwagier, nie szwagier, tutaj wpada, ma niestety budka nieczynna. O, szlak. Ale otwarta jest siatka, na płocie można było wejść. Jakie kulturalne biuro, chwileczkę, jakiś numer telefonu. To +7 4 6 6 6 6. To jakiś zabaz gra. Tajne przejście, może poszedł na browara. A może piją tu razem gdzieś, skórko. Pierwszy raz tą furtkę widzę. Warto było wejść. Idzie jakiś kabel z prądem. Chodźmy za prądem, może akurat. Alina razi się prądem. Albo ładuje Golfa dwójkę. Elektryka. A i to się kończy nasza wtyczka. A faktycznie akumulator ładowany jest wyprostownikiem. No i chuj, próbujemy zadzwonić, czekajcie. Zadzwoniłem pod numer wskazany na budce, niestety nikt nie odbiera. I teraz mi sygnał obejrzę jeszcze raz. Idę takim tajnym przejściem. Tajnym przejściem. O, PC w pakiecie.
wersja, którą miałem kiedyś, czarna w panoramie. OPC, czyli wszystko czarne, a reszta brązowe. Fotel z pamięciami, z wentylacją. Kiera grzana przyjemna bardzo, niestety o niej nic nie wiemy. Cztery kamery. No i tyle. Piękna w OPC pakiecie. Cztery kamery. Head-up, panorama, niestety szefa nie ma. Wiśniowa, w środku brąz. Wygląda pięknie. Dwie kamery w lusterkach. Jedna z tyłu, martwe pole. Head-up, jak już mówiłem, na wszystko tu jest. Fotel z pamięciami. Niestety nie ma z kim gadać. OPC, czyli wiadomo, ta wersja ekskluzji, którą miałem, tą moją drugą. Piękna rzecz. Ale jak nie ma z kim gadać, to niestety tego nie obskoczymy. Wysyłam info dlatego, żeby było info. O, jaka rzadkość. Dzień dobry. Ja to się witam ze wszystkim. Jestem sympatyczny, miły, kulturalny i co najważniejsze, grzeczny. Zaginęli mi w akcji. Muszę ich odszukać, bo się mi chłopcy zgubią. Jak to skóry, nie? Skóra w pamięciach zejdzie jak wściekła na internetach. Gdzie oni mogą być? Pierniki jadowite. O, ciekawa sztuka. Za mała moc 3.0 TDI. To jest chyba 160 koni, czy tam 150, czy 163, czy 136. Ja już gubię w tych mocach. Gruba się sprzedawała. Dobra. Ubiliśmy jeszcze cenę tego 18 rocznika na 14700. No jest 200 przebiegu co prawda, ale no taka sytuacja. Alik jak negocjował z pozycji leżącego na kanapie, byście Państwo widzieli, to Alik jest niemożliwym sprzedawcą. Po prostu ma się świetnie na tym świecie, stąd leżąc na kanapie wygląda wzorowo jak prawdziwy boss, szef boss. Piękny kolor, fantastyczny w tej nowej budzie. Świetnie wygląda. Jakby taki grubszy, bogatszy i wiecie, szerszy w barach, to sobie może coś tam ogarnę. Co tu jeszcze pana Ligma fajnego na plecu? Młodzież na Volvo kupuje benzynę. Wzięli sobie kluczyk od pana Alika. Alik osobiście zaniósł, bo ma 15 Volvo na placu, nie wiedział. Dał mi te wszystkie klucze. To pan Alik jest w pozycji leżącej na kanapie aktualnie. Koniec dniówki, 15 godzina. Pieniądze robione, wszystko się Alikowi zgadza. Państwo. Ja? Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.